Dzień dobry, Rezmer z tej strony. W Otominie jesteśmy. Ja tego smartfona teraz... Smartfona testuję. Bo się doszukałem takiej funkcji. Tam ktoś mi napisał, żeby ustawić stabilizację drugiej kamery. I znalazłem taką funkcję. Zobaczymy teraz, jak będzie się zachowywał ten ekran tutaj właśnie po prawej stronie mojej. Bo wczoraj to strasznie wyszło. To co z Emilką wczoraj nagrywałem, to ta druga kamera to strasznie wyszło, ten filmik. Przyjechaliśmy dzisiaj z Emilką, bo jutro chyba czeka nas podlewanie tych pomidorków. Coś czuję, że będziemy musieli chyba sobie odpuścić jeziorko po pracy. Się nie wyrobimy z tym wszystkim. Moi drodzy, jest godzina. Późno jest. Jest przed 20. Jest przed 20, dopiero żeśmy przyjechali nad wodę. A będziemy wracać przed 22. Ale to nic, przyjemnie jest, można pływać. Pokażę trochę jeziorko wieczorem, jak to wygląda. Pełno ludzi jest, moi drodzy. Pełno ludzi. Ja chciałem powiedzieć, że niedźwiedź zmienił nazwę kanału. Niedźwiedź, wiecie który. Niedźwiedź MM. On teraz, jego kanał się nazywa inaczej od wczoraj. Zalatany tata. Proszę tam szukać inaczej teraz go. On teraz na urlopie jest. I tam na pewno coś wstawia, jakieś filmiki. Także jutro. Jutro idziemy z Emilcią do Marcinka podlać mu pomidorki. O, tak to wygląda, moi drodzy. Czwartkowy trening. Ja od razu... Ja za moment schowam tego smartfona, moi drodzy. Będę bez smartfona pływał oczywiście. Tak, tylko po prostu go testuję teraz. Chcę zobaczyć. Czy faktycznie ta kamera... Czy teraz się będzie ten obraz stabilizował bardziej? Wydaje mi się, że tak. Tylko że akurat żadnej osoby nie mam przed tą kamerką, która chodzi. Młodzież się dosiadła, śmieją się ze mnie. Facet wszedł w kapeluszu i gada sam do siebie. Jeszcze pływa w tym kapeluszu. Dna nie ma tutaj. Chyba będzie dobrze, moi drodzy. Nie wiem właśnie. Ale tak mi się wydaje, tak po tym jak pływałem, że chyba troszeczkę inaczej ten ekran się zachowuje, jak go tam ustawiłem. No. Dziękuję za oglądanie. Moja przyjaciółka jest ze mną. Ukochana. Dmuchana. Pozdrawiam. Do jutra. Cześć.